Houston, heading up towards the Manhattan Bridge and again en route to the Kosciuszko. It's loaded up coming down from Queens from the LIE down to the Kosciuszko Bridge. Każdego tygodnia milion samochodów pokonuje most łączący Brooklyn i Queens. Reporterzy łamią sobie język na nazwisko jego patrona. Kto to taki? Tadeusz Kościuszko był polskim oficerem walczącym u boku amerykańskich rewolucjonistów. Dzięki jego strategii wygrali bitwę pod Saratogą, odwracając losy wojny. Jerzy Waszyngton mianował Kościuszkę architektem West Point. Zdrajca Benedict Arnold chciał sprzedać jego plany Anglikom. Generał Kościuszko nie tylko służył w amerykańskiej armii, lecz postawił Fort West Point. Bez niego ta placówka by nie istniała. Thomas Jefferson nazwał Kościuszkę najczystszym spośród synów wolności, wolności dla wszystkich, nie zaś tylko dla nielicznych bogaczy. Kościuszko był jednym z wybitnych Europejczyków, którzy przybyli specjalnie, by walczyć po stronie rewolucji amerykańskiej. Czemu tak postąpił? Bo utożsamiał się z naszą sprawą. Była to przecież rewolucja dla dobra człowieka. Kościuszko był wzorem tolerancji, znacznie wyprzedzającym swoje czasy. Żołd przekazał na wykup czarnych niewolników. Był wielkim bojownikiem o prawa ciemiężonych, Żydów, rdzennych Amerykanów i ludzi wszelkich ras. Kościuszko urodził się w Polsce w 1746 roku. Studiował na akademiach wojskowych w Warszawie i Paryżu. W roku 1775 opuścił swój kraj po tym, jak próbował uciec z córką jednego z polskich możnowładców. W Paryżu dowiedział się o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 1766 roku wyruszył jako ochotnik do armii kontynentalnej. W sierpniu zjawił się w Filadelfii w drukarni Benjamina Franklina, prosząc o skierowanie na egzamin oficerski. Franklin spytał o listy polecające, lecz Kościuszko takowych nie miał. Chciał wykazać się swoimi umiejętnościami, stając do egzaminu oficerskiego i inżynierskiego. Armia kontynentalna potrzebowała wykształconych oficerów, biegłych w taktyce i w strategii. Lecz Amerykanie nie prowadzili egzaminów inżynierskich, więc Kościuszko zdał egzamin z geometrii. Wtedy Franklin zaangażował Polaka. Kościuszko zgłosił się do kongresu z listami polecającymi. Czekając na przydział, zaprojektował fortyfikacje nad rzeką Delaware. Zainstalował tam podwodne pułapki z żelaznymi szpicami. Franklin nareszcie pozyskał eksperta od inżynierii wojskowej. Prezydent kongresu, John Hancock, mianował Kościuszkę na stopień pułkownika wojsk inżynieryjnych. Jego żołd wynosił $60. Amerykanie byli pod wrażeniem umiejętności Kościuszki. Polak porozumiewał się po francusku. Z tego powodu wielu, w tym Jerzy Waszyngton, miało go za Francuza. Poinformowano mnie, że w Filadelfii przebywa wybitny francuski inżynier. 20 grudnia Waszyngton napisał do Hancocka: żaden ze znanych mi francuskich dżentelmenów nie jawi mi się jako biegły w tej materii. Podobno jeden bardzo zdolny przebywa w Filadelfii. Tym mądrym inżynierem był Kościuszko. Waszyngton chciał go zatrudnić. Lecz dowodzący Armią Północną generał Horatio Gates już zlecił Kościuszce inne zadanie. Wysłał go do fortu Ticonderoga na północ od Nowego Jorku, by poczynił przygotowania przed inwazją Brytyjczyków z terytorium Kanady. Kościuszko uznał, że fort łatwo zaatakować z sąsiedniego wzgórza. Zaproponował ustawienie dział na Mount Defiance. Ale forteczny inżynier, pułkownik Baldwin, wyśmiał jego sugestie. Nakazał zbudować blockhouse'y z drewnianymi wieżami. Pułkownik Wilkinson raportował generałowi Gatesowi: roboty są prowadzone według nieprzemyślanego planu Baldwina. Na Boga, niech Kościuszko pilnie powraca. Polski inżynier zjechał z rozkazami od generała Gatesa nakazującymi uzbrojenie Mount Defiance. Lecz generał Arthur St. Clair odmówił wciągnięcia dział na 250-metrowe wzgórze. Popełnił wielki błąd.
Na początku lipca z Kanady nadciągnęła brytyjska armia generała Johna Burgoyna. Angielski dowódca artylerii, generał William Phillips, natychmiast docenił taktyczne znaczenie Mount Defiance. Generał nakazał ustawić działa na szczycie tego wzgórza. Odparliśmy, że jest zbyt strome, a on na to: tam, gdzie wspina się koza, człowiek też może, nawet z działami. 4 lipca 1777 roku żołnierze Armii Kontynentalnej popijali rum, świętując pierwszą rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Brytyjczycy zaś sposobili się do ataku. Następnego ranka chwiejni żołnierze amerykańscy znaleźli się pod ogniem dział z Mount Defiance. Brytyjskie pociski wywołały pożary w blockhouse'ach Baldwina. Generał St. Clair nakazał opuszczenie fortu. Wkrótce postawiono go za to przed sądem wojennym. Armia kontynentalna wydostała się po moście pontonowym zbudowanym przez Kościuszkę na jeziorze Champlain. Brytyjczycy rzucili się w pościg. Generał Philip Schuyler napisał do Kościuszki: wysłałem do Saratogi kwatermistrza z poleceniem zebrania jak najwięcej siekier i dostarczenia ich panu. Pułkownik Lewis otrzymał rozkaz przekazania panu konia. Jutro brygady generałów Fermoya i Pattersona dołączą do pana. Proszę nimi dysponować wedle uznania. Kościuszko zebrał 300 żołnierzy. Chciał opóźnić pościg wroga. Jego żołnierze ścinali drzewa, by zablokować drogi. Niszczyli za sobą mosty, a do wody wrzucali głazy, żeby zatopić drogi i tory kolejowe. Brytyjskie wozy z zaopatrzeniem utknęły na szlakach. Porucznik Thomas Onbury narzekał, że Anglicy muszą czekać. Aż zostaną usunięte drzewa, które ścinali wycofujący się Amerykanie. Leżały na drodze co 10 metrów. W wyniku akcji Kościuszki Brytyjczycy potrzebowali 3 tygodni, by pokonać niespełna 40 kilometrów. W tym czasie armia kontynentalna mogła się przeorganizować i otrzymać posiłki od Waszyngtona oraz z sąsiednich Stanów. Major John Armstrong napisał: podczas odwrotu Kościuszko wyróżnił się odwagą i aktywnością. Jemu powierzono wybór miejsc na obozowiska, jak też budowę fortyfikacji. Generał Gates nakazał rozmieścić oddziały nad Hudsonem. Kościuszkę zaskoczył widok wojsk obozujących na brzegu rzeki. Tak rzekł do pułkownika Morgana Lewisa: ze wzgórza Yonder po lewej wróg może z łatwością ostrzelać pański obóz. Z prawej zaś mogą celować w sprzączki pańskich butów. Kościuszko zawiadomił Gatesa, że znajdzie lepsze miejsce. Pojechał na północ i wybrał łąkę górującą nad rzeką. Pułkownik Lewis napisał: Kościuszko poznał dywizję armii, wyjął papier z teczki i nakreślił plan obozu. Przypisał miejsce każdemu regimentowi. Oddziały szybkim marszem udały się na wyznaczone pozycje i rozpoczęły wznoszenie przedpiersi oraz innych umocnień. Oceniam, że wybór Bemis Heights był jedną z najlepszych decyzji taktycznych w rewolucji amerykańskiej. Pułkownik Adney Hay napisał: na początku staliśmy w Stillwater, a obecnie jesteśmy na wzgórzach Bemis i patrzymy wrogowi prosto w twarz. Kościuszko sam wybrał to miejsce i zabezpieczył słabe punkty. Wzniósł reduty od wzgórza aż po rzekę. Kościuszko oznaczył pozycje amerykańskie literą A, brytyjskie zaś literą B. Amerykanie czekali, aż Brytyjczycy wpadną w pułapkę. Bez wątpienia bitwa pod Saratogą stanowiła punkt zwrotny w rewolucji amerykańskiej. Większość historyków jest zdania, że Stany Zjednoczone nie wygrałyby bez sojuszu z Francją. Dopiero gdy do Paryża dotarła wieść o tym, że Brytyjczycy się poddali pod Saratogą, Francuzi zgodzili się na układ. Otwarcie wystąpili po stronie Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie Saratoga, zapewne nie doszłoby do sojuszu amerykańsko-francuskiego. Prawdopodobnie Ameryka nie uzyskałaby niepodległości. Sukces pod Saratogą należy w dużym stopniu przypisać Kościuszce. 19 września Brytyjczycy zaatakowali, próbując obejść fortyfikację Kościuszki przez lasy. Tam wpadli w zasadzkę. Brytyjskie straty wyniosły 600 żołnierzy, zabitych lub rannych. Nocą oddziały brytyjskie zaległy i w ciemnościach lizały rany. Porucznik Thomas Onbury napisał:
Zwłoki ludzkie przyciągnęły watahy wilków. Wycie jednego wabiło wiele innych. Przy ciałach wydawały straszliwe odgłosy, dopóki wszystkiego nie rozszarpały. Brytyjczycy obawiali się zarazy i zaplanowali następny ruch. 7 października przypuścili drugi szturm. Strzelcy wyborowi pułkownika Daniela Morgana zaszli czerwone kurtki z flanki i wystrzelali oficerów. 17 października generał Burgoyne poddał się generałowi Gatesowi. Gdy Gatesa chwalono za zwycięstwo, generał wspomniał o kościuszce. Na wojnie, jak i w medycynie, szczególnie istotne są niekontrolowane czynniki naturalne. W tej kampanii wzgórza i lasy miały ogromne znaczenie taktyczne. Młody polski inżynier umiejętnie je wykorzystał, odpowiednio wybierając stanowiska. Waszyngton zrozumiał, że Brytyjczycy starają się rozdzielić kolonie i zdobyć je, przejmując strategicznie ważną rzekę Hudson. Amerykanie wybrali miejsce zwane West Point na łuku rzeki Hudson. Brytyjskie okręty musiały tam zwalniać, żeby wykonać manewr zwrotu. Amerykanie mieli świadomość, że łańcuch przeciągnięty przez rzekę zatrzyma brytyjskie statki. W ten sposób mogli zapanować nad bramą do Ameryki. Waszyngton nie znał osobiście kościuszki, lecz słyszał o Polaku z dziwnym nazwiskiem. Zasugerowałby go awansować. Poinformowano mnie, że inżynier z Armii Północnej, nazywa się chyba Kosiewski, jest człowiekiem uczonym i zasłużonym. Z tych informacji wynika, że zasługuje na wyróżnienie. W West Point służył francuski inżynier, pułkownik Louis de la Radière. Nie układało mu się z Amerykanami. Generał Israel Putnam wyśmiewał go jako malowanego inżynierka. Na jego miejsce wysłano kościuszkę. Obecnie pomnik kościuszki spogląda z cokołu na zakola Hudsonu. Waszyngton napisał do dowódcy West Point. Lepiej będzie, gdy nakażemy powrót La Radiera, szczególnie, że ponoć kościuszko bardziej pasuje do charakterów i usposobienia naszych ludzi. Żołnierze chętnie słuchali kościuszki i postawili fort dla ochrony łańcucha blokującego brytyjskie statki. Lecz, tak jak w forcie Ticonderoga, w West Point znajdowały się wzgórza dominujące nad fortem. W tej sytuacji kościuszko opracował plany kilku mniejszych fortów na wzniesieniach. Kościuszko zaprzyjaźnił się z Gatesem, który pozwalał niewolnikom zaciągać się pod własnym nazwiskiem, a nie ich pana. West Point adiutantem Kościuszki był Agrippa Hall, wolny czarnoskóry mężczyzna. Grippy, jak nazywali go przyjaciele, był cudownym gawędziarzem. Opowiadał fascynujące historie o swoim ojcu, rzekomo księciu z Afryki. Kościuszko i Grippy zaprzyjaźnili się. Postawili chatę z Bali, która została kwaterą pułkownika. Pewnego dnia Kościuszko zawiadomił Grippiego, że musi na kilka dni udać się na drugi brzeg rzeki. Adiutant wydał przyjęcie. Zaprosił do chaty wszystkich czarnoskórych z West Point i serwował im wino pułkownika. W pewnej chwili Grippy założył polski mundur. Wszyscy obecni czarni przepijali do niego jako do polskiego oficera. Kościuszko nie mógł przeprawić się przez rzekę. Wrócił więc i trafił w sam środek przyjęcia. Grippy padł mu do stóp. Kościuszko kazał mu powstać. Wstań, afrykański książę nie powinien przed nikim klękać. Wziął Grippiego za rękę, podniósł i poszedł z nim do kwater oficerskich. Przedstawił go jako księcia z Afryki, który dołączył do ich sprawy. Oficerowie wznieśli toast za Grippiego. Następnego dnia adiutant nie obudził się ze śladami Page'a na plecach, lecz z potężnym kacem. Niewolnictwo w Ameryce przypominało Kościuszce o poddaństwie w Europie i o walce w jego ojczyźnie. W West Point było takie miejsce, w którym Kościuszko mógł się odizolować. To niewielki ogródek, który osobiście wygospodarował. W samotności rozmyślał tam o ojczyźnie. Polska również walczyła o niepodległość. Kościuszko urodził się 12 lutego 1746 roku w rodzinie szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Królowie polscy byli wybierani przez szlachtę zebraną w Sejmie. W ten sposób arystokracja rządziła plebejuszami. Na ziemiach Kościuszków żyło 31 rodzin chłopskich. Poddani pracowali od świtu do zmierzchu, wykonując pańszczyznę.
XVII wieku polscy rycerze zdobyli dla Rzeczypospolitej tereny od Bałtyku po Morze Czarne. Lecz gdy na świat przyszedł Kościuszko, czasy świetności Polski należały do przeszłości. Skłócona szlachta polska i litewska doprowadziły do tego, że Rzeczpospolita zmieniła się w skorumpowaną oligarchię. Wykorzystały to europejskie mocarstwa, które zaczęły ingerować w sprawy Polski. W roku 1764 caryca Katarzyna wysłała do Warszawy rosyjskie wojska i posadziła na tronie swojego byłego kochanka księcia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król Stanisław był uważany za marionetkę w rękach carycy. Starał się wyrwać spod wpływów Moskwy. Założył szkołę rycerską. Po śmierci ojca Kościuszko wstąpił na akademię i był jej najlepszym kadetem. Jako ambitny artysta narysował portret jej patrona, księcia Adama Czartoryskiego. Kościuszko był prymusem Królewskiej Akademii Wojskowej w sztuce, matematyce, inżynierii, a nawet szermierce. Jego chęć nauki była tak silna, że gdy szedł spać, przywiązywał do nadgarstka sznurek. Prosił straż, by szarpnięciem budzono go o 3 w nocy. Powiązania króla Stanisława z carycą Katarzyną były zbyt bliskie. Szykowała się wojna domowa. W roku 1768 grupa szlachciców utworzyła konfederację do walki z Rosją. Jej kawalerią dowodził Kazimierz Pułaski. Króla wezwano, by dołączył do konfederatów lub abdykował. Konfederacja barska wywołała z czasem bratobójczą walkę. Kościuszko postanowił nie bić się z rodakami. Wyjechał do Paryża na dalszą naukę wojskowości. Będąc cudzoziemcem, nie mógł wstąpić do francuskiej Akademii Wojennej. Został studentem Królewskiej Akademii Malarstwa, a u profesorów z Akademii Wojskowej uczył się prywatnie. Wtedy to powstały dzieła takie jak te oraz plany fortu dla księcia Czartoryskiego. W Paryżu Kościuszko czytał prace Montesquieusza, Voltaire'a i Rousseau. Podziwiał fizjokratyzm Keneya. Fizjokraci traktowali ziemię jako źródło bogactwa, rolnictwo zaś jako klucz do dobrobytu. Chcieli zniesienia przymusowej pracy poddanych i zapewnienia wolnego rynku, wolności osobistych oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Fizjokratyzm znaczył koniec feudalizmu. Przez 5 lat na obczyźnie studiowałem, by stać się biegłym w ekonomii i wojskowości. Do tych rzeczy mam wrodzony talent. Poznałem także, co jest niezbędne dla zapewnienia stabilnych rządów oraz powszechnego dobrobytu. Lecz jego osobiste dążenie do szczęścia okazało się ulotne. Wrócił do Polski. Konfederacja barska została rozbita, Pułaski zaś uciekł z ojczyzny. Sąsiednie kraje wykorzystały to zamieszanie. W 1772 roku Polskę zaatakowano z 3 stron i podzielono. Rosja wchłonęła ziemie polskie na wschodzie. Prusy zaanektowały te zachodnie, zaś Austria przejęła południe kraju. Sytuacja Kościuszki była trudna. Jego brat, Józef, roztrwonił ojcowiznę. Tymczasem stanowiska oficerskie trzeba było kupować. W efekcie Kościuszko, mimo dobrego wyszkolenia, nie mógł służyć ojczyźnie. Został nauczycielem córki magnata, Sosnowskiego. Ludwika Sosnowska i Kościuszko mieli pokrewne dusze. Marzyli o wolności i równości dla wszystkich. Zakochali się w sobie i myśleli o małżeństwie, lecz pan Sosnowski odrzucił oświadczyny Kościuszki. Oświadczył, co następuje. Syno garlice nie dla wróbla, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków. Przy stoliku karcianym Sosnowski uzgodnił ślub Ludwiki z księciem Józefem Lubomirskim. Ale Kościuszko i Ludwika uciekli. Gdy Sosnowski ze strażą dopadli uciekinierów, Kościuszko wyciągnął szablę, lecz na widok ojca ukochanej schował ją. Ludzie Sosnowskiego powalili Kościuszkę. Ludwikę wysłano do klasztoru, gdzie miała czekać na ślub z księciem. Sosnowski zamierzał oskarżyć Kościuszkę o porwanie, co zmusiło go do ucieczki z kraju. Przyjaciele Kościuszki w West Point wiedzieli o jego tragicznej miłości. Tymczasem pojawiły się nowe wyzwania. Francja podpisała układ ze Stanami Zjednoczonymi. Zjawili się francuscy inżynierowie. Nie byli zadowoleni z tego, że w West Point Polak zastąpił La Radiera. Starali się zepsuć jego reputację.
kapitan Louis Duportail zgodził się przybyć do Ameryki pod warunkiem otrzymania generalskich szlifów. Kościuszko zamierzał umocnić Rocky Hill. Duportail to zbagatelizował. Napisał do Waszyngtona. Niełatwo będzie wrogowi wciągnąć tam działa. Poza tym stałyby zbyt daleko, by uszkodzić umocnienia. Wcześniej Amerykanie zignorowali sugestie Kościuszki, żeby zająć wzgórza wokół fortu Ticonderoga. W West Point zapowiadał się ten sam błąd. Na szczęście zjawił się Waszyngton. Kościuszko zdał mu raport z postępu robót, uzasadniając konieczność dodatkowych redut. Dawniej Waszyngton wymawiał jego nazwisko na 11 różnych sposobów. Po tej wizycie brzmiało już prawidłowo. Waszyngton oświadczył, że Kościuszko jest absolutnie kompetentny. Rozkazał, by wykonać plany Polaka. Wszyscy żołnierze, którzy są murarzami, mają zostać wysłani do fortu dla wykonania specjalnego zadania. Oddać ich należy pod rozkazy pułkownika Kościuszki. Waszyngton nazwał West Point najważniejszą placówką w Ameryce. Dowódcą West Point mianowano generała Sinclaira. Tego, który stawał przed sądem wojennym za zignorowanie rad Kościuszki i opuszczenie fortu Ticonderoga. Tym razem Waszyngton sprawił, by generał wykonał plan Polaka. Rocky Hill było absolutnym priorytetem. Waszyngton napisał do Sinclaira: uznaję, iż wzgórze to ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania całej placówki. Należy uczynić wszystko, by nie wpadło w ręce wroga. Proszę osobiście zapewnić jego obronę i zadbać, by roboty przebiegały jak najsprawniej. Najważniejsza była reduta numer 4. Dziś Kościuszko spogląda na nią z pomnika w West Point. Po 2 latach spędzonych na budowach, Kościuszko poprosił Waszyngtona, by wysłał go na pole bitewne. Dowódca odmawiał, lecz sytuacja się zmieniła, gdy generał Duportail został ujęty w Karolinie Południowej. Waszyngton wysłał Kościuszkę na południe, a do West Point przydzielił Benedicta Arnolda. Lecz ten szykował najgorszy akt zdrady w historii Stanów Zjednoczonych. Tygodniami knuł, jak przekazać West Point Brytyjczykom. Chciał do tego wykorzystać redutę numer 4. Kościuszko zostawił u karczmarki Sary Warren kosz pełen planów West Point, wszystkich fortyfikacji. Gdyby wpadły w ręce Brytyjczyków, byłby to koniec rewolucji amerykańskiej. Arnold rozkazał francuskiemu inżynierowi, majorowi Villefranche, by odtworzył plany fortów i redut autorstwa Kościuszki. Jednocześnie zaczął sabotować roboty Kościuszki. Ponadto usunął ogniwo z łańcucha przeciągniętego przez Hudson. Gdyby Brytyjczycy zdobyli redutę numer 4, pozostałe forty padłyby jak domino. Kościuszko planował obsadzenie reduty na Rocky Hill 200 żołnierzami. Lecz 5 września 1780 roku Arnold zmienił ten rozkaz. W razie alarmu potrzebni tam są tylko oficer i 3 ludzi. Arnold napisał do brytyjskiego szpiega, majora Johna Andre. Wysoczyzna o nazwie Rocky Hill, kluczowa dla innych fortyfikacji, znajduje się 800 metrów od fortu Putnam. Jest tam niewielka reduta dla 200 ludzi oraz 2 6-funtówki skierowane na pozostałe umocnienia. Mury mają 2 metry grubości i z tyłu nie są bronione. Anglicy mogą wylądować 5 kilometrów niżej i wciągnąć ciężkie działa na Rocky Hill. Arnold przekazał majorowi André plan kościuszkowskich fortyfikacji z instrukcją, jak je przejąć. Podał mu też hasło dla straży. 23 września 1780 roku André został zatrzymany na punkcie kontrolnym z tajnymi dokumentami ukrytymi w bucie. Następnego ranka Arnold czytał depesze. Jedna z nich, dla Waszyngtona, trafiła do niego przez pomyłkę. Dowiedział się o aresztowaniu Andrego. Zdradziecki zamiar sprzedaży planów Kościuszki zaczął się sypać. Arnold pobiegł zawiadomić żonę. Zjawił się adiutant Waszyngtona z informacją, że wkrótce przybędzie naczelny wódz. Arnold udał się nad rzekę do brytyjskiego okrętu HMS Vulture. Waszyngton chciał mieć pewność, że plany Kościuszki będą zabezpieczone. Napisał do generała Hita: zawiadomiono mnie o koszu pułkownika Kościuszki z ważnymi dokumentami. Generał Green miał przenieść go od pani Warren. Jeśli kosz nadal znajduje się w West Point, proszę się nim zaopiekować lub bezpiecznie ukryć.
Pani Warren, obawiając się, że Brytyjczycy zjawią się po dokumenty, spaliła je, by nie wpadły w ręce wroga. Gdy ujawniono spisek Arnolda, Kościuszko był w Virginii, gdzie z gubernatorem Thomasem Jeffersonem omawiał ruchy wojsk. Generał Nathaniel Greene był naczelnym dowódcą wojsk na południu. Kościuszko otrzymał zadanie skonstruowania płaskodennych łodzi. Brytyjczycy ścigali armię Greena przez ponad 350 kilometrów, a on bawił się z nimi w kotka i myszkę. Kościuszko był wszędzie. Zajmował się tysiącem drobnych spraw składających się na sukces. Planował marszruty, gromadził i wysyłał łodzie, szukając przejść znanych tylko miejscowym farmerom. Oddziały przebijające się przez południowe mokradła żywiły się żabami i aligatorami. Amerykanie byli zawsze gotowi do wymarszu. Jedną ręką trzymali wodze koni, drugą zaś kijek z opiekanym boczkiem. Bitwy takie jak ta pod Guilford Courthouse były krwawe. Generał Green napisał: bijemy się, padamy, podnosimy się i dalej walczymy. Podczas gdy Green i Kościuszko walczyli w Karolinie, w Virginii armia brytyjska poniosła klęskę pod Yorktown. Waszyngton przyjął kapitulację lorda Cornwallisa i 9-tysięcznej armii brytyjsko-niemieckiej. Lecz w Karolinie Południowej Anglicy wciąż stawiali opór. Green i Kościuszko cały rok atakowali nieprzyjaciela. Kościuszko, jako dowódca odpowiedzialny za okrążenie Brytyjczyków w Charlestown, utworzył sieć szpiegowską z czarnoskórych, którzy informowali go o pozycjach nieprzyjaciela. Polski dowódca morzył wroga głodem, odsyłając bydło, owce i świnie za linię armii kontynentalnej. 13 listopada 1782 roku pewien niewolnik zawiadomił Kościuszkę, że o świcie czerwone kurtki zjawią się na wyspie James. Kościuszko z 60 żołnierzami zaatakował 300 Anglików. Cztery kule muszkietowe przebiły płaszcz Polaka, lecz nie odniósł on ran. Była to ostatnia potyczka na amerykańskiej ziemi. 14 grudnia 1782 roku Kościuszko i generał Green wkroczyli do Charlestown. Green w piśmie do kongresu chwalił Kościuszkę za gorliwość i działania, którym niewielu dorównuje, a nikt nie przewyższa. Waszyngton zwrócił się do kongresu o szlify generalskie dla Kościuszki. Kościuszko wrócił do Filadelfii. W armii kontynentalnej był cudzoziemcem o najdłuższej służbie, choć nigdy nie otrzymał wynagrodzenia. Kongres nie mógł wypłacić mu zaległego żołdu, lecz poprosił o przygotowanie sztucznych ogni na 4 lipca 1783 roku. Był to pierwszy dzień niepodległości obchodzony po wojnie. 13 października kongres awansował Kościuszkę na stopień generała brygady. Waszyngton podarował mu dwa pistolety i szablę z łacińską inskrypcją: Ameryka i Waszyngton przyjacielowi swemu, T. Kościuszce. Kościuszko był jednym z gości honorowych podczas pożegnania Waszyngtona z oficerami w gospodzie Francis. Gdy nadeszła kolej Kościuszki, Waszyngton zdjął pierścień z cameo, który otrzymał jako członek Towarzystwa Cincinnati. Wsunął go na palec Polaka. Waszyngton ze łzami w oczach wzniósł kielich i powiedział: nie mogę podejść do każdego, by się pożegnać, lecz będę zobowiązany, jeśli każdy z was podejdzie i poda mi dłoń. Na pierścieniu był wizerunek rzymskiego patrycjusza, Luciusza Cincinnata, prowadzącego wojsko na najeźdźce. W pewnym sensie było to symboliczne przekazanie autorytetu przez generała, który poprowadził naród do niepodległości, drugiemu generałowi, który w imię wolności miał poprowadzić swój lud przeciwko obcemu najeźdźcy. Kongres był winien Kościuszce zaległy żołd za 7,5 roku służby w armii kontynentalnej. Generał został bez grosza, nie mógł wrócić do domu. Kongres wystawił mu weksel na $12,280. Kościuszko zaprzyjaźnił się z Chaimem Salomonem, polskim Żydem, który przybył do Ameryki w roku 1775. Jako bankier i główny finansista rewolucji amerykańskiej wspierał kariery oficerów i ojców założycieli,
Jamesa Madisona i Thomasa Jeffersona. Salomon dał kościuszce 142 dolary, umożliwiając mu powrót do Europy. Kościuszko był katolikiem, ale utrzymywał bliskie stosunki z polskimi Żydami. Żydowska emigracja do Polski zaczęła się po roku 1264, gdy przyjęto statut kaliski przyznający Żydom prawa i wolności. Zezwolono na tworzenie autonomicznych żydowskich wspólnot z językiem jidysz. Żydzi zaczęli się osiedlać w wioskach i miasteczkach. Żydowscy rzemieślnicy i kupcy utworzyli w Polsce klasę średnią. W roku 1784 Kościuszko wrócił do niespokojnej Polski. Książę Czartoryski spierał się z królem Stanisławem o reformy polityczne. Ukochana Kościuszki Ludwika wyszła za księcia Lubomirskiego. Bohater rewolucji amerykańskiej wrócił na swoje włości i wiódł życie wiejskiego szlachcica. Zmiany w Nowym Świecie zainspirowały rewolucję we Francji i w Polsce. Kościuszko wszem i wobec głosił swoje poglądy o niewolnictwie i poddaństwie. Poddaństwo jest słowem, które musi zniknąć z języka wszystkich światłych narodów. Wielu Polaków zgadzało się z nim. W 1787 roku Sejm rozpoczął pracę nad konstytucją wprowadzającą nowy porządek. Założenia projektu miały daleko idące konsekwencje dla statusu prawnego mieszczan, chłopów i Żydów. W maju 1789 roku księżna Ludwika poradziła Kościuszce, by powrócił do stolicy, gdyż Sejm miał ogłosić zaciąg oficerów do nowej armii. Jako najlepsza twa przyjaciółka radzę ci, abyś koniecznie był wtedy w Warszawie, bo nieobecni często nie mają racji. Rada bym, abyś był przekonany, że w nikim pod słońcem los twój nie budzi żywszego i prawdziwszego zajęcia niż we mnie. Nie myślę nigdy o tobie bez pewnego wzruszenia serca i duszy. I rzecz to bardzo prosta. Dusza moja nie jest niewdzięczną, a tyś w niej rozwinął pierwsze uczucie tkliwości. Nieszczęścia twoje zawsze mnie żywo obchodziły i chciałabym własnym szczęściem okupić szczęście twoje i zadowolenie. Ludwika powiadomiła Kościuszkę, że jego imię wymieniono w rozmowie z królem. Przebiegła księżna napisała do króla Stanisława. Znane są waszej królewskiej mości dawne stosunki między mną a panem Kościuszką. W Ameryce służył on zaszczytnie w tym zawodzie. A jeśli gorliwą była jego służba u cudzoziemców, to o ileż jeszcze z większą gorliwością będzie się starał być użytecznym własnej ojczyźnie. Gdyby prośba moja wydała się zuchwałą, zaklinam go, aby została w tajemnicy. Kościuszko posłuchał rad Ludwiki i udał się do Warszawy, by starać się o angaż w armii. W stolicy ujrzał ją na balu. Przypadkowe spotkanie było wzruszające. Nie mogli się odezwać słowem. Ludwika przekonała króla, by dał Kościuszce angaż generalski. Tak to zaczęła się jego służba dla Polski. 3 maja 1791 roku Polacy przyjęli pierwszą demokratyczną konstytucję w Europie. Była niczym akt habeas corpus, przyznając więcej praw mieszczaństwu i Żydom. Ogłoszono też amnestię dla chłopów, którzy z innych krajów uciekli do Polski. Niewątpliwie przyjęcie konstytucji przyspieszył romantyzm, atrakcyjność, tajemniczość oraz idealizm rewolucji francuskiej. Właśnie to zainspirowało Polaków do uczynienia czegoś, na co nie zdobyły się inne państwa europejskie. Konstytucja daje Polsce istotny mandat demokratyczny. Jerzy Waszyngton i Thomas Jefferson chwalili polską konstytucję. Thomas Paine był tak zadowolony, że rozważał przyjęcie polskiego obywatelstwa. Caryca Katarzyna była wściekła, wezwała polskiego ambasadora i go zrugała. Jaka konstytucja? Jesteście otoczeni trzema mocarstwami i dajecie wolność chłopom, którzy przybywają do Polski. Co za pomysł? Białoruscy chłopi uciekną do was, a pozostali moi poddani będą się lenić. Władca Prus także był zły. Rewolucja przemysłowa dawała nowe możliwości klasie mieszczan. Polska konstytucja zapewniała im więcej wolności. Pruscy fabrykanci zakładali fabryki w Polsce. W efekcie Rosja i Prusy najechały Polskę, by zdławić demokratyczne reformy. Kościuszko stwierdził, że potrzebna jest milicja na wzór amerykańskich Minutemenów. Uznał, że jeśli Żydom i chłopom zapewni się prawa, to chętnie się zaciągną, bo będą walczyć o swoją własność, prawa i szczęście. Kościuszko postulował, by do milicji wstępowali ludzie wszystkich klas. Lecz tak jak w Ameryce plantatorzy nie chcieli zbroić niewolników,
Tak polscy magnaci nie chcieli dać broni poddanym. Król zignorował pomysł powołania milicji. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja zakończyła się klęską. Choć 44-letni Kościuszko był jedynym doświadczonym generałem, król mianował naczelnym dowódcą 26-letniego bratanka księcia Józefa Poniatowskiego. Nie potrafił on stawić czoła doświadczonym rosyjskim generałom i wycofał się z frontu. W Dubienku Kościuszko stanął do walki z 25-tysięczną armią rosyjską, pięciokrotnie liczniejszą od jego wojsk. Rosyjskie działa ostrzeliwały Polaków ze wszystkich stron. Kościuszko musiał się wycofać. Na polu bitwy zostało 900 Polaków i 5 tysięcy Rosjan. Król Stanisław się poddał. Rosja zagarnęła kolejne polskie ziemie. Prusy zajęły tereny zachodnie. Kościuszko znów musiał uciekać z ojczyzny. Francja oferowała pomoc wszystkim narodom dążącym do wolności. Polacy kochali francuskie hasła walki o wolność, równość i braterstwo. 21 stycznia 1793 roku Kościuszko dotarł do Paryża. Tego dnia ścięto króla Ludwika XVI. Polski generał był rozczarowany rządną krwi i sprawiedliwością tłumów. Orzekł, że w Polsce nie dojdzie do francuskiej rewolucji. Polacy przekonali go, by powrócił do domu. Przedarł się do Krakowa na spotkanie z powstańcami. Miasto było otoczone fosą i 6-metrowym murem, grubym na 2,5 metra. Z wieży kościoła Mariackiego widać było sąsiednie wzgórza. O zmierzchu trębacz zawiadamiał o zamknięciu bram miasta. Kościuszko przejechał przez most zwodzony jednokonnym wozem. Nosił mundur i był uzbrojony. 24 marca 1794 roku Rada Rewolucyjna w Krakowie mianowała Kościuszkę naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej. Podczas zaprzysiężenia Kościuszko oświadczył, iż pragnie, by wszyscy byli równi. Mości panowie, w obronie ojczyzny równość u mnie popłaca. I dlatego tak Żyd, chłop, szlachcic, ksiądz i mieszczanie równego u mnie są szacunku, gdy wezwany i zaproszony od różnych obywateli i magnatów listami staje w dzisiejszym dziele. Po otrzymaniu nominacji na naczelnego dowódcę, Tadeusz Kościuszko stawił się do tej pięknej, starej synagogi. Spotkał się z rabim Hirschem Dawidem Lewim. Poprosił żydowską społeczność Krakowa o pomoc. Kościuszko obiecał, że zmniejszy obciążenia żydowskiej społeczności, niesprawiedliwe daniny. Polscy Żydzi wsparli ruch demokratyczny. W niektórych częściach Polski armia w 20% składała się z Żydów. Kościuszko werbował również chłopów. Ci zaś postawili kosy na sztorc i stanęli do walki. Czwartego kwietnia 1794 roku wojska carskie zaatakowały pod Racławicami. Rosjanie otworzyli ogień z tuzina dział, rozpraszając polską kawalerię. Wtedy Kościuszko poprowadził szarżę 300 chłopów. Jeden z nich, zwany Bartoszem, dopadł rosyjskiego działa i zgasił ląd czapką. Inni poszli za jego przykładem. Rosjanie byli zaskoczeni, gdy chłopi cieli ich kosami. Zabito aż 600 rosyjskich żołnierzy. Wykrwawiona armia carycy uciekła, zostawiając działa na polu bitwy. Kościuszko zdjął mundur i przywdział chłopską sukmanę. Chłopi wiwatowali na jego cześć, gdy chłopski książę oświadczył, iż kosynierzy utworzą oddzielny oddział polskiej armii. Bartosz zaś otrzymał wolność i nazwisko Głowacki. Działa zaciągnięto do Krakowa, po czym armia Kościuszki ruszyła na Warszawę. 7 maja 1794 roku, blisko 70 lat przed proklamacją emancypacji Lincolna, Kościuszko ogłosił uniwersał połaniecki, przyznając chłopom pańszczyźnianym wolność osobistą i prawa. Kościuszko zwrócił się do rosyjskiego duchowieństwa prawosławnego. Połącz swoje serca z Polakami, którzy walczą o wolność naszą i waszą. Zwrot ten podjęło wielu innych i słowa za wolność naszą i waszą stały się w Polsce zawołaniem bojowym. W Warszawie do Kościuszki dołączyli żołnierze, chłopi, Żydzi i mieszczanie. Szewc Jan Kiliński utworzył oddziały ludowe. Adiutantem Kościuszki został czarnoskóry Jean Lapierre.
Ameryce jego ziomkowie byli niewolnikami, on sam zaś w Europie walczył o wolność dla białych. Powstańcy Kościuszki wydawali gazetę rządową, informując o insurekcji. W lipcu 1794 roku wojska rosyjskie i pruskie otoczyły Warszawę. Dyplomaci z Austrii i Szwecji informowali, że ta rebelia ma inny charakter, gdyż nawet Żydzi chwytali za broń, by bronić Polski. Berek Yoselewicz był żydowskim kupcem. Utworzył pierwszy oddział żydowski, jaki powstał od czasów biblijnych. Poznał Kościuszkę. Ogłosił, że jest on posłańcem Boga i z tego powodu Żydzi powinni go wspierać, walcząc niczym lwy i lamparty. Wielokulturowe i demokratyczne powstanie rozwścieczyło carycę. Wydała rozkaz najbardziej bezwzględnemu z generałów, Suworowowi, by ujął Kościuszkę żywego lub martwego. Suworow maszerował na Warszawę, więc Kościuszko ruszył na front. Przeważające siły rosyjskie pobiły Polaków pod Maciejowicami. Kościuszkę raniono piką w plecy. Drugie ostrze uszkodziło mu nerw kulszowy. Rosjanie nie mogli go znaleźć, gdyż krwawiąc leżał w błocie. Szukali dowódcy w paradnym mundurze. Tymczasem Kościuszko nosił chłopski strój. Gdy go znaleziono, odesłano do Rosji wraz z adiutantem Jeanem Lapierrem. Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru Rzeczpospolitej. Polskę wymazano z map. Kościuszko spędził 2 lata w rosyjskiej niewoli. Gdy w roku 1796 zmarła caryca Katarzyna, jej syn, Paweł I, ofiarował mu wolność. Lecz generał musiał złożyć przysięgę na wierność Rosji. Tylko w ten sposób można było zwrócić wolność 12 tysiącom polskich jeńców zesłanych na Syberię. Paweł I dał Kościuszce 60 tysięcy rubli i futro na podróż przez Skandynawię. Polacy znienawidzili ten płaszcz, dar cara. Gdy Kościuszko wrócił do Filadelfii, przekazał go przyjacielowi, Thomasowi Jeffersonowi. Posąg trzeciego prezydenta USA w tym futrze znajduje się w memoriale Jeffersona. Jefferson i Kościuszko byli sobie bliscy. Łączyły ich więzy przyjaźni i duchowego pokrewieństwa. Gdy się spotkali, zrozumieli, że do siebie pasują. Jefferson często odwiedzał Kościuszkę w jego pokoju na rogu 3 ulicy i Pine. Dyskutowali o polityce, rewolucji francuskiej oraz o tym, co najbardziej wzburzało Kościuszkę, o niewolnictwie. Polski generał nie mógł pojąć, że autor zdania „Wszyscy ludzie są równi” ma niewolników. Wyznał Jeffersonowi, iż pragnie wrócić do Europy i wyzwolić Polskę, kładąc kres poddaństwu. Lecz wciąż nie był w stanie samodzielnie chodzić. Kościuszko opowiadał się za prawami dla rdzennych Amerykanów. Ogromną przyjemność sprawiła Polakowi wizyta wodza małego żółwia z plemienia Indian z Miami, który przywiózł mu tomahawk i fajkę jako znak wdzięczności. W zamian Kościuszko przekazał wodzowi swoje okulary i kurtkę. Ofiarował mu także 2 pistolety. Nosiłem te pistolety i walczyłem nimi w wielu bitwach dla dobra uciśnionych i słabych z mojej rasy. Ofiaruję ci je z nakazem, byś zastrzelił pierwszego człowieka, który zechce cię zniewolić lub pozbawić ziemi rodzinnej. Waszyngton zaprosił Kościuszkę do Mount Vernon. Gdy powiadomiono mnie, iż bezpiecznie przybyłeś do Ameryki, chciałem wystosować do ciebie pismo z gratulacjami, witając na ziemi, do której wolności tak walnie się przyczyniłeś. Nikt bardziej niż ja nie szanuje cię i oddaje ci większą cześć. Waszyngton życzył Kościuszce powodzenia w walce o wolność Polski. Lecz generał nie mógł odbyć długiej podróży do Virginii. Kongres przyznał Kościuszce ponad 17 tysięcy dolarów jako zaległy żołd z odsetkami za czas służby w armii kontynentalnej. Kościuszko wykorzystał te pieniądze przeciwko niewolnictwu. Spisał swoją ostatnią wolę, a jej wykonawcą uczynił Jeffersona. Oto, co napisał. Upraszam pana Jeffersona, aby w razie, gdybym zmarł bez testamentu, wykupił z mych pieniędzy i wyzwolił tylu murzynów, by pozostała suma wystarczyła na ich edukację i utrzymanie.
Kościuszko dodał, iż każdy z tych czarnoskórych winien mieć żonę i 100 akrów ziemi wraz z narzędziami, bydłem, tak by mógł samodzielnie gospodarować. Kościuszko pragnął nie tylko użyć tych pieniędzy dla emancypacji niewolników, lecz również by zapewnić im ziemię, narzędzia i bydło, ale też edukację. Wszystko mieliby przekazać dzieciom, by stali się pełnoprawnymi obywatelami państwa. Kościuszko przekazał swój majątek na uwolnienie niewolników, po czym postanowił potajemnie wrócić do Europy. Między Stanami Zjednoczonymi a Francją prawie doszło do wojny. Francuzi przechwycili amerykański statek handlowy płynący do Anglii. Jefferson posłał Kościuszkę z tajną misją do Paryża dla uwolnienia amerykańskich marynarzy. 5 maja 1798 roku o 5 rano Jefferson przybył do kwatery przy Pine Street, by zabrać Kościuszkę na pokład statku płynącego do Francji. Wiceprezydent dostarczył mu fałszywy paszport. Rosyjscy szpiedzy uważnie śledzili każdy ruch polskiego generała. W Paryżu Kościuszko przekonał Francuzów, by uwolnili amerykańskich marynarzy. Zaczął spiskować na rzecz wyzwolenia Polski. Gdy Napoleon powrócił z Egiptu, spotkał się z Kościuszką. Pragnąłem poznać bohatera północy. Kościuszko odparł: rad jestem, widząc zdobywcę Europy i bohatera ze wschodu. Lecz Kościuszko zrozumiał, że Napoleon był tyranem. Tak też rzekł do francuskich rewolucjonistów: pilnujcie tego młodzieńca, gdyż może was zdradzić. 3 tygodnie później Napoleon ogłosił się cesarzem Francji. Francuski dyktator poprosił Kościuszkę, by pomógł mu zaatakować Rosję. Ale polski generał nazwał Napoleona grabarzem republiki. Wielu Polaków dołączyło do niego, lecz Kościuszko nie chciał służyć tyranowi. Kościuszko opuścił Filadelfię w maju 1798 roku, ale regularnie korespondował z Jeffersonem. Wymieniali listy nawet na kilka miesięcy przed jego śmiercią, pod koniec roku 1817. Te ostatnie pisma wyciskają łzy z oczu. W jednym z nich Jefferson napisał, by Kościuszko przybył do Ziemi Wolności i dołączył do niego w Monticello, gdzie razem spoczną na lokalnym cmentarzu. W piśmie do Jeffersona Kościuszko nalegał, by Amerykanie utworzyli Akademię Wojskową i szkolili oficerów. Prezydent Jefferson tak uczynił. Podpisał dokument ustanawiający Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point, w forcie zaprojektowanym przez Kościuszkę. Polski generał spędził resztę życia na wygnaniu, w podparyskim Berville, a później w Solurze, w Szwajcarii. Pomimo zaproszenia od Jeffersona, 71-letni Kościuszko nie chciał po raz kolejny przeprawiać się przez Atlantyk. W ostatnim liście do Jeffersona napisał: pamiętaj o mej ostatniej woli. Czyli o tym, że w testamencie prosił o zapewnienie wolności niewolnikom z Monticello lub innym, których adresat miał sam wybrać. października 1817 roku Kościuszko zmarł w Szwajcarii. Wraz z nim wygasło pragnienie wykupienia niewolników. Można by długo szperać w licznych biografiach Jeffersona, lecz nie znajdzie się w nich żadnej wzmianki o przyjaźni między obu mężczyznami, ani o ostatniej woli Polaka. Jefferson nie mógł dopuścić, by przyjaciele z Virginii źle o nim pomyśleli. Przyjaciele, czyli właściciele ziemscy, posiadacze niewolników. Wolał zdradzić Kościuszkę niż sojuszników klasowych. Po obu stronach Atlantyku rozpoczęto postępowania prawne związane ze spadkiem. Niestety większość majątku Kościuszki w Ameryce została sprzeniewierzona. W 1852 roku Sąd Najwyższy orzekł nieważność testamentu Kościuszki. 10 lat później, podczas wojny domowej, prezydent Abraham Lincoln wydał proklamację emancypacji. W 1908 roku wydawca New York Evening News, Israel White, napisał: ten testament jest nieznanym rozdziałem amerykańskiej historii.
Niewykluczone, że gdyby wypełniono tę wolę, nie doszłoby do wojny domowej, zaś dzisiejsze problemy rasowe nie byłyby tak kłopotliwe. W roku 1910 afroamerykański działacz oświatowy Booker T. Washington odwiedził Kraków. Napisał tak. Z lekcji historii wiedziałem, co Kościuszko uczynił dla Ameryki we wczesnych latach walki o niepodległość, lecz nie miałem pojęcia, co Kościuszko uczynił dla wolności i edukacji mojego ludu. Na grobie Kościuszki położyłem róże od ludzi naszej rasy. Większość amerykańskich historyków i biografów Jeffersona nie wspomina o ostatniej woli Polaka. Kościuszko był wizjonerem wyprzedzającym swoje czasy i nadal nim jest. Rzućcie okiem na pierwsze strony gazet i zobaczcie, co się dzieje na świecie. Ludzie zabijają się wzajemnie, bo żywią do siebie niechęć. Nie są gotowi na akceptowanie inności. Kościuszko jest taki, jak wiele innych bohaterskich postaci historycznych. Nadal czuć jego duchową obecność. Biografowie Jeffersona i historycy amerykańscy dopiero muszą odkryć całą spuściznę Kościuszki. Tymczasem jego dewiza "Za waszą i naszą wolność" już dziś przyświeca kadetom w West Point. Scenariusz i reżyseria Aleks Storożyński. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Piotr Borowiec.